Kandydatka z numerem 16, Martyna Widmańska, lat 5,5. Proszę bardzo. Jeszcze większe brawa. Tak, oczywiście, prosimy tutaj, no właśnie. Jako szósta do finału dostała się kandydatka z numerem 19, Anna Bochyńska, lat 11. Prosimy Anię. Następna, Małgosia Tulejko, lat 8 i numer 20. To kolejna kandydatka do 9. Widać, że ma rzeczywiście mnóstwo zwolenników, bo tak liczną rodzinę. Numerem 4, czyli Dorotka Socha. Prosimy bardzo. Dorotka. Proszę bardzo. To jest właśnie taka... Możesz... Dorota się sama przedstawi. O, tak, oczywiście. Powie. Dorota, powiedz, jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, skąd jesteś i parę słów o sobie. Jestem Dorota Socha, mam 8 lat, znam z drugiej klasy, mieszkam na Śląskiej 13/4. Legnijcie. Tak. Mówiła ci, was znam już adres. A powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona bajka? Telewizja, mamy prawie oczywiście. Wszystkie opuszczone, najmłodszy jest babcią, a Karolinka gdzie jest babcią, jest? Dlatego mi ta Karolinka utkwiła w pamięci, że tak płakała. Proszę Państwa, ja myślę, że na scenę powinniśmy poprosić pana prezydenta Janusza Ostrówkę, który wręczy... i panią Danutę Budnik. Państwo wręczą nagrody jednej z 10 finalistek. Powiemy? Jeszcze nie poczekamy. No powiemy tylko tak. Pozostałe finalistki otrzymają nagrody w postaci maskotek i dmuchanych takich zabawek typu materacyki, jakieś tam kółeczka, które wręczą pracownicy OSIR-u. Ale na początek... Członkowie jury, oczywiście. Oddamy im głos, która kandydatka została, czy sami mam powiedzieć? Marianie, to proszę cię, powiedz, która z... To są kobiety, to oczywiście ja powiem, że... Uwaga, uwaga! Księżniczką... roku 2001... lata... została kandydatka numer 10, Kinga Tomczyk, brawa! I teraz o uroczystą dekorację. Panie prezydencie, prosimy... dekorować... Kandydatka już możemy mówić normalnie, prawda? Księżniczka lata 2001, otrzymuje. Janusz Ostrówka, oczywiście, fotoreporterzy tutaj od Legnickiego OSIR-u. Otrzymuje hulajnogę. Brawo! Wielkie brawa. Kurczę. Będzie jeździła tutaj, prawda, może akurat w tym kąpielisku. Do tego zestaw kosmetyków dla dzieci firmy Oriflame. Panie prezydencie, no hulajnoga, prawda? Pan prezydent wręcza nagrody, tak, jest to rzeczywiście. Zestaw kosmetyków firmy Oriflame. Już w tym wieku się trzeba mówić. Ufundowany przez panią posłankę Bronisławę Kowalską. Nagrodę specjalną. Nagroda specjalna. Wręczy pani dyrektor Danuta Budnik. Kubuś Puchatek. Brawo! Ślicznie, proszę bardzo. Dziękuję pani dyrektor Danusie Budnik. Dziękujemy państwu. A teraz pracownicy Legnickiego OSIR-u wręczą pozostałym finalistkom nagrody, tak zwane pocieszenia, ale myślę, że też bardzo sympatyczne. Maskotki, tu jakieś misie widzę, jakieś, prawda, małe tygryski, lwy, proszę bardzo. 10. Magdalena Gałka. I oczywiście kandydatka z numerem 11. Patrycja oczywiście dla jury. Zalewska. Witamy 7 finalistek wyborów Królewny lata 2001. Dziewczynki, pomachajcie państwo, wielkie brawa dla nich. Ja tylko powiem, że pozostałe kandydatki oczywiście otrzymują nagrody pocieszenia, już ich na razie nie zobaczymy na scenie. A dla was, dziewczyny, przygotowaliśmy specjalną konkurencję. Ta konkurencja nie jest trudna. Ja myślę, że poradzicie sobie z nią bez żadnych problemów. Na tej podstawie jury będzie was oceniało i z was właśnie wybierze Królewny lata 2001. Marianie, zaczynamy. Pytanie numer 1. Jaki zespół śpiewa ten utwór? Gdy widzę słodycze to kwicie, a oczy mi świecą jak kwicie. Ty samotny wiesz, że pokrowy nie zjesz, co tylko chcesz. Gdy widzę słodycze to kwicie, a oczy mi świecą jak kwicie. Ty samotny wiesz,
pewnie wiemy już, jaki jest tytuł piosenki. Kto śpiewa? Golec Orkiestra. Oczywiście, to jest prawidłowe. Dla Eweliny. Następna kandydatka i pytanie. Magdalena. Tytuł nosi zagrany przez zespół utwór? Czerwone korale. Pamiętasz, kto to śpiewa? Bratanki. Świetnie, oczywiście. My się znają na muzyce, jak widać. Jaki zespół? Oczywiście Troje. Dziękujemy, oczywiście to bardzo komisja. To pytanie chyba okazuje się zbyt łatwe. Wszystkie dziewczyny wszystko wiedzą. Następne pytanie. Czego życzy zespół kombi w tej piosence? Proszę bardzo. Podglądając z tyłu, jak dziewczyny tańczą, po prostu wybrało Królewny lata 2001. A ja już poproszę na scenę pana prezydenta Janusza Ostrówkę. A państwa pewnie interesuje, kto został z tych 7 pięknych dziewczyn Królewną lata 2001. Pewno nie ja. No na pewno nie ty, Marianie. Raczej kobiet, do kobiet nie należysz. Proszę państwa, kandydatka z numerem... Ile? 10. Magdalena Gałka. Pana prezydenta poprosimy. Wielkie brawa. Dekoracja. Ubiegłoroczna miss nałoży Królewnie lata. Janek. Jeszcze nie. A pan prezydent z całą sami tutaj, tak? Jest. Proszę bardzo. Wiem, że znawca kobiet. Bernarda Skotnicka, ubiegłoroczna miss. Daję wianek. Dziękujemy bardzo. Pan prezydent wręcza głową nagrodę Plecak. No nic nie wypada Magdzie, jak teraz tylko wybrać się na wycieczkę. A zaraz pani dyrektor Danuta Wodnik wręczy nagrodę specjalną. 50 zł. Paulina Tomaszewska, 16-latka z Legnicy. Z numerem 6, Anna Wojsa, lat 17. Oczywiście brawa. Wielkie brawa. Z numerem 7, Malwina Oszczęda, 16 lat. Z numerem 8, Żaneta Bielewicz, lat 16. Z numerem 9, Justyna Maksymowska, lat 16. Wielkie brawa, dziewczyny, wejdźcie się, zaprezentujcie publiczności i juro. Aleksandra Sipowicz, Paulina Tomaszewska. Tutaj zapraszamy, tutaj. Anna Wojsa, Malwina Oszczęda, Żaneta Bielewicz, Justyna Maksymowska, Katarzyna Nowak. Czyli bacznie obserwuje wszystkie kandydacje. Sylwia Lamek i Iwona Matuszewska. A teraz jeszcze drugą stronę, ponieważ trzeba pokazać.
wygłaszać numery jurorom. Proszę bardzo, jeszcze jedna prezentacja, jeszcze jedno kółeczko. W moim kierunku, proszę. Irmina, Dorota, Paulina, Aleksandra, Paulina, Anna, Martina, Żaneta, Justyna, Katarzyna, Magda, Sylwia i Iwona. Dziękujemy bardzo za prezentację. Dziewczyny, pomachajcie, poprosimy się na pożegnanie i schodzimy jeszcze. Pożegnajmy ich brawami, za chwilę pojawi się bowiem. Na scenie. Co takie słabe brawa? Kandydatkę numer 8, która jest... Bielewicz. Tu jest waszą kandydatką, proszę państwa. Żaneta Bielewicz, czy jeszcze jest? Jest, oczywiście jest. Oczywiście, że jest. To jest państwa faworytka. Myślę, że te brawa powinny być większe, ponieważ jest to państwa kandydatka. Tak, oczywiście. Dyrektor Andrzej Gąska. A miejsc publiczności otrzymuje upominki od sklepu Olimp, czyli zestaw Adidasa, płytę Ich Troje, stojak CD ze sklepu Hobby i zestaw kosmetyków firmy Oriflame, grupy pana Andrzeja Czerwińskiego. Oczywiście, prosimy o pozostanie na miejscu. Brawa. Tak. Dwie miss. Tak, bardzo ładnie. Szczęśliwe, wymieniają ściski pocałunki. Marianie, czy sądzisz, że już nadszedł tak, czas? Tak, aby poprosić na scenę pana prezydenta Janusza Ostrówkę, bardzo prosimy. Prosimy panią dyrektor biura, pani poseł Bronisławę Kowalską. Pan Antony Budnik. Po to, aby mógł... Powiemy, kto został. Powiemy, jakie Królowa Lata trzyma nagrody. Rower ufundowany przez Pomocnicze Gospodarstwo przy Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Śmieszka, czyli tego oto stwora, którego państwo nazwaliście Śmieszek po prostu. Kosmetyki od firmy Oriflame z grupy pana Andrzeja Czerwińskiego. A zespół ma coś dla nic? Tuś. Zespół jeszcze ma swoją kandydatkę. Ale no myślę, że później, ponieważ zaprosiliśmy pana prezydenta po to, żeby udeklarował kandydatkę numer 13, która została Królową Lata 2001. Prosimy, Iwona Matuszewska. Panie prezydencie, prosimy. Królowa miłosiwie nam panująca już właśnie od teraz. Iwona Matuszewska, lat 20, z Legnicy. Ja myślę, że te brawa również powinny być większe. Ubiegłoroczna. Królowa lat 2000, Bernadetta Spodnicka. Pan prezydent, jeszcze rower, proszę państwa. Tak, właśnie. Proszę bardzo. To jest ta nagroda główna. Nagroda główna, czyli rower górski, ufundowany przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Komendzie Miejskiej Policji. Ja tylko dodam, że zespół Minimax jest również... Proszę państwa, trzeba krótko powiedzieć, restauracja kolorowa tam pod Gospodarstwo Pomocnicze pod Połami po prostu fundowało kwiaty dla swojej wielbicielki. Ale zanim to dojdziemy, panią dyrektor biura, poseł Bronisławę Kowalską, poprosimy o wręczenie. Wręczenie Śmieszka. To wy go tak nazwaliście, proszę państwa. Tak, wiemy, pamiętamy, oczywiście pamiętamy. To wy. I odjedziecie w dwójkę, tak? A pozostałe kandydatki, pozostałe finalistki właściwie rzecz by można, otrzymują nagrody pocieszenia w postaci maskotek. I waszych braw. Wielkie brawa.